Analizujemy tak naprawdę wszystkie gatunki ropy, które są atrakcyjne ekonomicznie. Także w tej chwili przerabiamy praktycznie ropę rosyjską, gdyż z ekonomicznego punktu widzenia jest to najbardziej atrakcyjne. Nie wykluczamy innych oczywiście dostaw. Ropa azerska w tej chwili jest kupowana przez nas do rafinerii czeskich poprzez Morze Śródziemne i rurociągi z Triestu do Czech. Jeżeli będzie atrakcyjna oferta, żeby taką ropę dostarczyć również do Płocka, no to ją oczywiście rozważymy. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że my kupujemy ropę i nie uczestniczymy w tym projekcie, więc z naszego punktu widzenia liczy się tylko koszt, który będzie ropy dostarczonej do naszego zakładu. Od kilku lat trwa dyskusja, na ile połączenie pomiędzy Lotosem a Orlenem przyniosłoby wymierne efekty dla obu koncernów. Wydaje się, że są synergie, które mogłyby zostać osiągnięte, ale decyzja w tej sprawie należy do ministra Skarbu Państwa. Jak wiemy, proces prywatyzacyjny zakończył się bez złożenia konkretnej oferty, także ruch jest po stronie Ministerstwa Skarbu Państwa i my na ten ruch czekamy.